przesunięte produkty. A takie koszty mają to do siebie, że niestety koniec jakie są koszty? Są przerzucane na klientów, więc ten koszt taki czy inny rodzina Kowalski później też musiałaby podnieść. No pierwszy rzucie nie, bo w suchance gaz będzie wyłączony ostatni, w przypadku gdyby go nie było. Natomiast niestety faktycznie rachunek po tym płacą wszystkie klienci. Panowie, zapraszam do polityczki, do gospodarstwa, ale co to jest ewentualnie, bo chcę, nie wiem, że tak nie chcę niż się sprawdzać w wyrocznym spryciu. A ja się mam nadzieję, że nie będzie trzeba dzisiaj. Ja też mam taką nadzieję, ale myślę, że warto mieć zdiagnozowane jakieś... Na ramach konwulsji. Tak. Scenariusze mogą wyglądać. Na razie, jak rozumiem, międzynarodowe wsparcie finansowe ukraińskie. Katolicki, bo wczoraj, wiesz, włączyłam Radio Maryja, a tam jest, jakie smutki zaczęły lecieć. Ja mówię, zaczęłam ziewać. Ja mówię, proszę Państwa, no to z czym do ludzi? Jesteśmy charakter kontraktualny, to znaczy w zamian za ale ty zobacz, jakie to Radio Maryja czasem jest podłe, bo tak taka modlitwa była, nie, że nie mam przyjaciół, siedzę w więzieniu, jestem samotna, wszyscy odstąpili ode mnie i czyhają na moje życie. O takie i po co to ludziom puszczać taśmy po raz enty, żeby tych parafian, czy to ich nie dotyczy, czy żeby ich wykończyć? Coś okropnego. No ale jakaś przerwa musiała być, bo przecież ci Żydzi to mogliby zakrakać człowieka na śmierć. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. No dzisiaj już nie mamy tego takiego dnia 13 tajemniczego, bo no tak w psalmie, proszę Państwa, w psalmie było, że psalmista Dawid był osamotniony i każdy człowiek jakby no, czyhał na jego życie i nawet król Saul z włócznią czyhał na życie Dawida. I tak w pewnym momencie Dawid nawet podskakiwał, tańczył na cześć Boga Jahwe, na cześć Jehowy. I to się po prostu Saulowi nie podobało, że on tańczy. Dawid się zgorszył. No i cisnął dzidą. Oczywiście dzida niecelna była. Także Dawid przeżył. Ale po prostu, jak te psalmy dalsze pisał, to był w niebezpieczeństwie, że nawet, proszę Państwa, były dzikie zwierzęta tam mieszkały, prawda? Może nie tyle w górach, ale ile w masywach skalnych są różne dzikie. I nawet wąż i inne. I to wszystko, że czyhało na życie Dawida, ale to tak z punktu widzenia naturalnego. Natomiast jego bronił kto? Jehowa, Jahwe. I to są takie psalmy pochwalne, bo psalmów jest bardzo dużo. Psalm modlitwa, psalm dziękczynny, psalm pochwalny, apoteoza Jahwe. Czy po prostu są psalmy też takie pouczające, typowo czy historyczne psalmy. Bardzo różnorodna jest tematyka psalmów. Zapraszamy Państwa serdecznie do psalmów, bo pewna kobieta napisała do towarzystwa naszego, strażnica, że psalmy są w ogóle lekarstwem na serce. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo Wy się kłócicie podczas tych babilonek, pogańskich świąt brzucha i karetka pogotowia jeździ i my to wszystko słyszymy. A ta się obżarła, a ci się pobili. Żyli, byli i umarli. Ale to tragicznie, mam. Tak samo jak i wczoraj, nic nie było. Czy przedwczoraj, wiesz, tak straszyli, że będzie po prostu strasznie. Ja myślę, Boże. Burza Armagedon. No w górach chyba. Proszę Państwa, to nie to żadne śmichy-chichy. To normalnie śmiech. Czyli śnieg, bo Litka się śmiała spod
tam gdzieś z wioski, a tu naprawdę będzie śnieg. Śnieg, proszę Państwa, śnieg, 14 maja. Burze. Burze, kochani, burze. No niekoniecznie takie duże, ale burze. Proszę Państwa, będą burze. Że Jezus Chrystus jest osamotniony, to może trzeba myśleć o Jezusie Chrystusie, po co żeście Go wydali na śmierć. I a On ten pal niósł. Jezus Chrystus pal niósł. Oliwa. Nie, ten Bogowski to on będzie się jąkał zaraz. Proszę Państwa, pokazujemy tutaj Jezusa Chrystusa z okładki Nowego Testamentu, żeby po prostu te robacznice żydowskie, wszystkie żebracze pouciekały, jak zobaczą Jezusa. No to to jest też jakaś tam czerwona płachta na byka. No bo oni się boją strasznie Jezusa. Ja chciałam kupić Nowy Testament w redakcji naczelskiej 8x10, a one hi, co pani zwariowała? Nowy Testament u Żydów? Ja mówię, no to najwyższy czas, żebyście sobie kupili chociaż wy ten Nowy Testament. To poczytamy razem. No i z tą dziennikarką tak porozmawiałam, bo tam było spotkanie, proszę Państwa, z Pendereckim. I Ryszarda Czubak powiedziała, oglądając się za plecy, pokazując na redakcję Gazety Wyborczej, mówi, że tu są Żydzi, że tu są Żydzi. Ja mówię, słuchaj, ty moja kochana Ryszarda Czubak, ja wiem, że tu są Żydzie. I co z tego? Niech się Żydami nikt nie brzydzi. Niech się Żydami nikt nie brzydzi. No i ta Ryszarda Czubak, ona po prostu jest zwariowana. Ona już do końca życia będzie takie głupoty opowiadała. Jest złośliwa Rysia, bo przyjdą ludzie na czas, na wernisaż, poprawnie, bo wypijają wszystkie wina, a Ryszarda przyjdzie bez niczego. I mówi, o, ta jej wypiła, ta jej zjadła, ta jej... Czy to są takie zwykłe, reptoickie klimaty, że one by się pozagryzały, te żebraczki. Ryszarda Czubak, proszę Państwa, jest tutaj największą żebraczką warszawską, bo nawet ten gruby Krzysiek do mnie zadzwonił. Mówi, słuchaj kochanie, czy to prawda, że ta Rysia Czubak jest największą żebraczką warszawską? A ja mówię, tak. A mi dziękuję Ci bardzo. I on te impulsy, tyle co miał, no ile, 2, 3, 4 sekundy porozmawiałyśmy i się odłączył. Podziękował mi bardzo. No. Także proszę Państwa, my jesteśmy opiniotwórcami, opiniodawcami. No ale my po prostu, dlaczego? Bo my zauważymy to czy tamto. A jak ktoś jest ślepy, no to tutaj nie moja. Nie wiem, nasze zakłady chemiczne strasznie go odczuły. Perturbacje na rynku. Perturbacje. Ale jeżeli chodzi o strukturę portu i przekierowanie się, jest dobrze. I co ciekawe właśnie, no... Czyli mamy tak, proszę Państwa, program Wiesiolandia, on YouTube, Elka Pierdzielka, Cinderella, Elka Pierdzielka, te cztery. Jeżeli Państwo chcielibyście troszeczkę literatury, to jest na dole. Felicja Boczka i to jest 2x S. Wejdź na Google, o tu masz Google, o Google, tak. I tam masz. To by oznaczało, że jesteśmy bliżsi z poziomem bezrobocia
nie są, które wykazują rejestry urzędów pracy, tylko wykazują badania aktywności ekonomicznej. Także zapraszamy Państwa do poszukiwania pracy jakiejś nowej, może, bo... Nie zamykajmy oczu na fakty, tak? Nie zamykajmy oczu, tylko otwierajmy uszy na Nie jesteśmy zainteresowani, albo mamy perspektywie, tak? Albo w ogóle nie jesteśmy zainteresowani pracą. To znaczy, że jesteśmy bezrobocie poniżej 10%. Ja nie chcę... Proszę Państwa, bezrobocie, tak, duże. Dwie lewe ręce. Proszę Panu Bogu dziękować nawet i za te dwie lewe ręce. Trzeba wszystko Panu Bogu, te modły, wszystkie swe zanosić w podzięce. Dwie lewe ręce. Dwie lewe ręce. Dwie lewe ręce. Panowie o wszystkim powiedzieli. Zaczynamy jest ta rada gospodarcza, więc proszę, żeby było tylko po prostu tylko dodawać. No to teraz chcieli, nie chcieli, powiedzieli. Także proszę Państwa, Wisiolandia jest u góry. Elka Wiercielka, Cinderella i Elka Wiercielka. Felicja Bosz. Proszę bardzo. Akcja przedwyborcza, także i w magazynie EKW, w branży to są Państwo w różnych miejscach, w naszych programach i informacjach mogą usłyszeć tematy związane z wyborami. W magazynie EKW, krótko tylko przypomnę, w kolejnym odcinku programu omawiamy propozycje programowe dwóch komitetów wyborczych. Rozmawiamy łącznie o 12 komitetach wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu. Takich właśnie komitetów mamy 12. Dziś komitety numer 3, numer 5 i lista numer 6. Lista numer 5 to jest Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus. Koalicyjny, proszę powiedzieć to dokładnie, nie koalicyjny jakiś. A gdzie o? Oni zjadają z Włoski. I to nawet są samogłoski, czyli że to nie są takie biedne z Włoski, proszę Państwa. No Głogowski to robi przecież. Partacz numer jeden. Także proszę Państwa, ja słyszałam nawet w radiu Tok FM kra, kra. I ja mówię, Boż. Aż wzdycha, proszę Państwa, Jan Maria Rokita, bo po prostu jak one mówią kro, kro, to jest coś okropnego. On dotyczy zarówno, nazwijmy to, polskich interesów, jak i tego, w jakim kierunku ma zmierzać Unia Europejska. No, proszę Państwa, już mówią, że ta Unia się ponoć rozsypuje, także no, wspierajmy Unię, no bo krakowskie przedmieście odbudowane, szare wszystko, proszę Państwa, ale nowe, ale czyste, a nie jakieś wyboje. Ja nawet bym nie mogła dojechać do Anglo-Ameryki Białystok, żeby nie ta Unia pewnie, bo jak z Warszawy wyjechać? Myśmy 2 lata temu jechali na Melchiory, do Białegostoku, to 5 godzin jechałyśmy po Warszawie samej. Dopiero żeśmy z tej Warszawy wyjechali, ten blu-błękit bas i te skrzydła jak włączył, to proszę Państwa, no to już wtedy tylko tam ponad godzinę, nie? Ale 5 godzin w Warszawie jechać, no to jakie tu dziury w tej chińskiej wiosze. To jest ta chińska, taka największa wiocha, proszę Państwa, która się nazywa Katolice. Nie Katowice, tylko Katolice. No, chińska wiocha. Ona jest taka pozamykana, bo te kopyta do kieszeni, jak tak wyjdą, chowają, to znaczy, że każdy tutaj prosiak chce być no, traktowany oddzielnie. Ludzie się boją, jak ktoś ich zaczepia. A tutaj właśnie, że atak jest terrorystyczny, bo żebracy zaczepiają, proszę Państwa. A to o to, a to o tamto, proszę Państwa.
Oczywiście z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku filmowania. Ja to jednemu powiedziałam, spieprzaj tutaj pod realem na tym, bo ja wkładam wózek, a one tam przy wózku, bo tam sprawy pięciozłotówkowe i złotówkowe, nawet dwójki nie ma. I one tam czatują. Ja jednego posłałam do samego jakiegoś tam piekła. Spieprzaj tam do piekła. Także reklama, proszę Państwa. Dzisiaj będą same reklamy. Wiesiolandia to już ma prawie 8 tysięcy filmów, proszę Państwa. 7445. A dzisiaj to będzie już więcej, bo tam jeszcze publikujemy, proszę Państwa, filmy, które mamy w magazynach Przedsionka Wiesiolandii. To, co katolicy nazywają czyśćcem, no to w Biblii jest takie słowo w ogóle limbus. I dziecko, jak umrze, to czasem no jest jakby tak, oni myślą, że w limbusie, w takim przedsionku, że się oczyszcza, ale to jest nieprawda, proszę w to nie wierzyć. Nic tam się nie oczyszcza, jest albo umysł świadomy, albo nieświadomy, czyli albo żywy, albo nieżywy, no to przecież co my będziemy tam 5 zł dawać tylko księdzu, żeby oczyścił naszą duszyczkę naszego dziecka, prawda? To wszystko, proszę Państwa, było ku zarobkowi, że wtedy właśnie miała nastać nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczaj koty maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, nawet gdy ćwieżkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare, a to made in dare. Także proszę Państwa, proszę posłuchać żyrówki, bo tu są jakieś działania.